Moi drodzy, bonjour. Dzisiaj to jest wielki dzień, ponieważ mam urodziny! No, musi być prezent. Musi być. Natomiast, moi drodzy, prezent nie będzie tyle, nie tyle dla mnie, ile dla was. Mam dla was bardzo dobrą wiadomość, a mianowicie, że jestem już po nagraniu drugiego tomu płyty Vis-a-vis. Oczywiście pamiętacie tą pierwszą płytę, ten pierwszy tom, który się nazywa Vis-a-vis de la Vistule à la Seine, który przedstawiał najpiękniejsze klasyki polskie zaadaptowane w języku francuskim. Jeśli ją nie znacie, na mojej stronie www.francois.pl musicie koniecznie ją zdobyć. Teraz czas na drugą płytę. Nie tak szybko, nie tak prosto, moi drodzy. Widzę frustrację w waszych oczach. Widzę, że chcecie wiedzieć, jak wygląda ta płyta, na czym polega. Widzę to, to spoko. Będziemy o tym porozmawiać, bo to jest właśnie mój prezent. Okazuje się, że ta płyta Vis-a-vis, drugi tom, będzie gotowa dokładnie za miesiąc, czyli fizycznie w waszych rękach będzie ta płyta 23 listopada. Wielki dzień to będzie. Natomiast czekając na ten dzień, proponuję wam, żebyśmy się spotkali codziennie na taki cykl o 17:30 na moim koncie na Facebooku. Sesja online, taki live, co prowadzę, które ten cykl się nazywa Od Sekwany do Wisły. Idea jest, żeby przez 30 dni codziennie poznali krok po kroku jeden taki lub taki aspekt tego drugiego tomu płyty Vis-a-vis. To okładka, to historia tej piosenki, to muzyka i tak dalej, i tak dalej. Więc bądźcie ze mną. To jest moja propozycja, moje zaproszenie, żebyście codziennie o 17:30 byli na moim koncie na Facebooku. I żeby was zachęcać, wracam do tego, co wam powiedziałem na początku, że mam dla was prezent. Prezent, a mianowicie, że na koniec każdego z tych live'ów będzie taki quiz. Taki quiz, dla którego każdy dzień będzie jeden egzemplarz płyty Vis-a-vis, który wam jest darowany za darmo. Jeżeli dobrze odpowiadacie i jesteś pierwsza osoba, która odpowiada dobrze, to wtedy jedna osoba dostaje jedną nagrodę. Codziennie będzie jedna płyta do wygrania. Więc zapraszam. Zapraszam serdecznie codziennie 17:30 na moim koncie na Facebooku na live Od Sekwany do Wisły. A très bientôt.